Właśnie rzuciłeś palenie i boisz się głodu nikotynowego, albo po prostu już nie wiesz, jak sobie z tym wszystkim poradzić. Zapraszam do oglądania. Nazywam się Bulski Przemysław i jestem Twoim lifestyle coachem z od skutecznego rzucania palenia i oto kilka prostych rzeczy, które możesz zrobić, kiedy już rzuciłeś palenie i chcesz pozbyć się jakichkolwiek nawrotów chcicy nikotynowej, nawet w postaci e-papierosa. Otóż nikotyna tak naprawdę to psychoaktywny składnik tytoniu, który działa jak agonista acetylocholiny, czyli jest substancją, która aktywizuje receptory i powoduje reakcje, jakie powodować może acetylocholina. Chodzi o nikotynowe receptory acetylocholiny, które pobudzone przez nikotynę powodują wydzielanie takich neurotransmiterów jak dopamina, która odpowiada za między innymi uzależnienie. Eee, oczywiście acetylocholina, skoro to są właśnie jej receptory. Ona odpowiada za poprawę uwagi, koncentracji, podwyższenie zdolności poznawczych. Może to również wpływać na wydzielanie takich neuroprzekaźników jak norepinefryna, która odpowiada za właśnie stan pobudzenia. Na poziomie natomiast obwodowego systemu nerwowego dochodzi do pobudzenia układu sympatycznego, czyli pobudzone, podwyższone ciśnienie krwi, pobudzona, przyspieszona praca serca, no i wydzielanie katecholamin. Oczywiście uzależniający mechanizm, który powoduje, że jesteśmy high, polega na wielu procesach na poziomie układu nerwowego, centralnego i obwodowego. Ale oczywiście, w miarę upływu czasu, receptory, o których była mowa wcześniej, stają się w zasadzie coraz mniej wrażliwe na nikotynę. Natomiast efekt przestaje występować. Dlatego, tak na początku bardziej to odczuwasz, natomiast niestety zła wiadomość jest taka, że w miarę upływu czasu ilość tych receptorów acetylocholiny nikotynowych się zwiększa, co może nieco utrudniać rzucanie palenia. No ale moi klienci doskonale wiedzą, jak skutecznych metod używam po to, aby nawet zwiększona ilość receptorów nie była przeszkodą w rzucaniu tego nałogu i uzależnienia. Wracając do rzeczy, tak czy siak, później w zasadzie papieros daje tobie jedynie no cóż, rytuał polegający na tym, że odrywasz się od problemów i masz możliwość po prostu głębokiego oddychania. Z jednej strony zatem odstresowujesz się, z drugiej pobudzasz się do dalszej walki, jaką wzbudzasz na poziomie układu nerwowego. No ale z teorią skończmy, co zrobić? Eee, jak już na przykład udało Ci się rzucić palenie i aby do tego nie wrócić, pamiętaj, że możesz w zasadzie zawsze zwrócić się do mnie, ale e, do rzeczy. Pierwsza sprawa, wypij szklankę wody. Bardzo często jest tak, że jesteśmy mocno odwodnieni, szklanka wody jest tym, co może zapewnić Tobie lepszą uważność, lepszą pracę mózgu, lepsze funkcjonowanie psychofizyczne przez następne kilkadziesiąt minut. Prosta sprawa, postaraj się pić wodę w temperaturze pokojowej. Gdy mówimy o zimnej wądzie, będzie miał to taki Wpływ, że poprawi to tempo metabolizmu, poprawi pracę na poziomie normalizacji ciśnienia krwi. Zazwyczaj. Druga sprawa, kiedy mówimy o oddechu, możesz uzyskać duży stopień gotowości mentalnej i jednocześnie rozluźnienia fizycznego, a chodzi konkretnie o odzyskanie równowagi na poziomie układu nerwowego sympatyczny i parasympatyczny. Jak to zrobić? Skoncentruj się na oddechu związanym z dłuższym wydechem. Oddychając na przykład w tempie na 4, wykonując dech i wykonując wydech na 6 oddychaj tak przez 2-3 minuty i za każdym razem możesz sobie zrobić przerwę, tylko przestań mówić, że nie masz czasu na przerwę, na oddychanie, bo możesz to zrobić nawet pracując przy komputerze, jadąc samochodem i robiąc wiele, wiele innych rzeczy, już nie mówiąc o tym, że kiedyś miałeś taki czas na przerwy, na fajeczkę. Po kolejne, użyj sobie wyobraźni i teraz prosiłbym Ciebie o sporządzenie sobie listy swoich 50 sukcesów. 20, 10, Jakakolwiek ilość będzie dobra. Chodzi o to, że czytasz sobie to tu i teraz, i ten stan emocjonalny przelewa się na to, gdzie jesteś tu i teraz, że po prostu sobie poradzisz, tak jak poradziłeś sobie w każdej poprzedniej sytuacji w życiu. Na koniec chciałbym Ci powiedzieć o technice, która może być wulgarna, aczkolwiek stopień wulgarności zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Na czym ona polega? W momencie, kiedy czujesz, że pojawia się pewnego rodzaju słabość, i w zasadzie pojawia się ten głód nikotynowy, możesz porozmawiać ze swoim nałogiem. Pojawia się dialog wewnętrzny. Myślisz, że jestem słaby? Tak, to pip-pip-pip, patrz teraz. I teraz, generalnie rzecz biorąc, możesz powiedzieć sobie parę słów, wzmacniając się wewnętrznie. Technika, tak mówię, może być wulgarna, nie musi. Stopień wulgarności zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Na dziś to na tyle, i pamiętaj, jeżeli masz problem z rzucaniem palenia, pomagam ludziom rzucać palenie skutecznie. Kiedy to było? 15 lat temu miałem pierwszego klienta, do tej pory nie pali. Pozdrawiam Ciebie, Krzysztof. I generalnie skuteczność moich metod jest na jakim poziomie? Bardzo wysokim. Kto zgadnie w komentarzach. Oczywiście podam to później. Czy 15 lat doświadczenia pozwala mi stwierdzić, że jestem ekspertem? Chyba nie, to raczej właśnie kwestia mojej skuteczności, a mogę później o tym opowiedzieć. Niektórzy z Was mniej mnie znają, bardziej mnie znają i wiedzą, że używam wielu metod z granicza, wielu dziennik naukowych metodologii, sposobów, które są skuteczne i przede wszystkim to mnie interesuje, nauk nie ma szans. Chcesz rzucić palenie, umów się na bezpłatną konsultację i sam przekonaj się, że rzucanie palenia może być łatwe, proste, przyjemne, no i przede wszystkim skuteczne. Pozdrawiam Ciebie serdecznie, trzymaj się, cześć!